Cześć, siemaneczko, witam wszystkich, Pajda z tej strony. Witam was ponownie w takim filmiku z w sumie darmowych gierek. Mamy dzisiaj nowe gierki do odebrania, ale to jest tylko dla tych, którzy mają, posiadają PlayStation Plus. No i gierka jest, muszę przyznać, zacna, bo jest to Days Gone, które ja właśnie sobie dodaję do tej biblioteki. Jeszcze jakaś gierka o zombich, ale to sobie zaraz zobaczę. Bo nawet nie wiem jak tego. Widzicie, jest bezpłatne w PlayStation Plus. No tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Będę musiał jakieś miejsce zrobić, żeby sobie je pobrać. Bo chciałem sobie w to pograć. Może z tego zrobimy jakieś filmy. Dodano do pobrane. Dobra, skoro dodano do pobrane. I mamy jeszcze... Widzicie, to są gry na kwiecień. Zombie Army Dead War 4, to nie wiem co to jest. Ale zaraz sobie też dodam do biblioteki, skoro jest za friko. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze muszę sprawdzić, czy już można pobierać tego. Darmowego. Też chciałem w to pograć, zapomniałem. Ja tu chyba jakiś jestem. Dobra, nieważne. Jak to się nazywało? Muszę sprawdzić. Horizon Zero Dawn. O, dobra, mam. Horizon Zero Dawn. Tą gierkę też muszę zagrać. Tu Fortnite jakieś są. PlayStation Plus. Milion GTA w GTA Online. To mogę sobie odebrać od razu. Bo mam GTA przecież. Dodatek bezpłatny. Fiu. Bańka do GTA jest jeszcze do zgarnięcia. Kurde, to mi się podoba. A ja muszę Horizon jeszcze zobaczyć. Niedostępne do zakupu, co? No nie wiem, czy mi to dało, chyba nie. Mam już PS Plus, GTA, aha, dobra, no to spoko, jak już jest, no to tylko nie wiem, jak go będzie później wykorzystać. Dobra, sprawdźmy sobie następną gierkę. Horizon Zero Dawn. Edycja kompletna to powinna być i też powinna być z Afryku. Ale, czy już jest do pobrania, czy jeszcze? Jeszcze nie. Ale będzie... nie wiem dokładnie, czy 19? Coś mi się tak wydaje. No i w tą gierkę muszę sobie popykać. Ale mamy tamtą gierkę, no. Na tym motorku, co z tymi zombiakami. Days Gone. To mi się podoba. Będę musiał coś, czuję, sobie miejsce zrobić na konsoli. Tutaj mi się ten Days Gone trochę wolno będzie pobierał chyba. Zobaczmy. The Witness mi się pobiera. Trochę niepotrzebnie, chociaż 7 giga. Days Gone mi się jeszcze pobiera. To sobie The Witness wezmę. Anuluj i usuń, bo nie będę to grał. Mam w bibliotece, także spoko. Też było za darmo. Czy jest cały czas. I Subnautica jest za darmo, przypominam. Ratchet & Clank chyba jest jeszcze za darmo. Mogę wam sprawdzić. Ghost of Tsushima. Muszę, kurczę, pokończyć te dodatkowe misje. Mam trochę gierek do zrobienia, kurczę, i nie mam czasu. Nawet God of War'a chciałem sobie skończyć. Też nie mogę. Ja nie wiem, co się dzieje. Wiedźmina. Przechodzę już drugi raz. Far Cry'a też przechodzę już chyba trzeci raz. Bo Far Cry kozak. Co ja miałem sprawdzić za gierkę? A, czy jest za darmo jeszcze Ratchet & Clank? To wam od razu powiem w tym filmie. Ale chyba jeszcze jest. Internet mi trochę muli. Mam konsolę w takim miejscu, że... Dobra, na razie nic nie zrobimy. Pobierają się te gry, to wiecie. Dobra, to by było na tyle. Macie darmowe Days Gone, ludziska. Macie darmową Subnautikę. Macie darmowego Ratchet & Clank. Możecie zgarnąć kilka fajnych gierek.
Także zapraszam do pobierania. Dobra, dzięki za oglądanko i na razie. Wszystkim miłego dnia życzę. Elo.